No ładnie, no pięknie jest, a to jest jeszcze przedwojenne chyba wnętrze takie, tak, Gabriel? 1886, no styl neoromantyczny. No to historia piękna. My na trójeczkę. Na trójeczkę, tak. Okej. Okay. Dzień dobry. O, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam. Cześć, Mariola. Cześć, widzę, cześć. Kochanie, no, widzę, z darami jedziecie do tej Warszawy. Zapraszam do salonu. No, a co to, kury po pokojach chodzą, po salonach? Gdzie to tak jest? Jakieś szlachcianki, że po parkietach śmigają? A co wam się nie podoba? Tu jest ale po parkietach kury, serio? No lepiej kury niż we w tych butach, one mają delikatniejsze buty. Gabriel, to tam czyściejsze niż te kury. Wy porysujecie one, gdzie tymi malutkimi szpileczkami. A co tu jest? To jest nasza część prywatna. Boże kochany, to jest kuchnia? No przecież właśnie robię kuchnię. Ile czasu? Czy jeszcze no kupiłem tu dwa lata tam mieszkasz, żeby nie było nic zrobione, a on tu siedzi, co on robi? Co ty się czepiasz, mamo? Co robi? Jak kuchnię? Kto zmontuje? Przecież kupiliśmy tą kuchnię parę dni temu. Pani Basiu, my tu z odwiedziny pani przyjechała do syna, no, zapraszam do salonu. Gabriel, rób kawę, herbatę, co chcą. Ale mieszkanie generalnie jest piękne. Nie, no piękne, tak ładne jest, wysokie. Piękne. Mama nie przyjeżdżała do Warszawy z tego powodu, gdyż tu była chora, tu później operacja kolana. Poza tym trasa bardzo daleka, ona nie jest w stanie przejechać takiej ilości kilometrów. Ale trafiła się sołtysowa, która postanowiła ją zabrać, Mariolka, nie? Mariolka sama chciała zrobić Mariolka wypad sama miasta. Chciała się wyrwać z domu i dlatego przyjechała do Warszawy. Mówi, a co jadę na podbój Warszawy? No. Nie? No i Bruksela już podbiła, to teraz podbije Warszawę.